Środa, 19 kwietnia, z tej strony Maciej Morawski, dom maklerski TMS Brokers. Zapraszam na poranny briefing wideo. Środę rozpoczniemy od danych dotyczących inflacji ze strefy euro. Są to odczyty finalne, także nie powinny mieć dużego wpływu na pary związane z euro. Dalej mamy zatrudnienie i wynagrodzenia z Polski, jednak tutaj polski złoty raczej nie powinien zareagować, zresztą standardowo. Tak naprawdę jedyną pozycją, która może mieć duży wpływ na kurs, są zapasy ropy według Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, zaplanowane na 16:30. Wczorajszy raport API wskazał na spadek zapasów o niecały milion baryłek. Poprzedni odczyt DOE wynosi lekko ponad minus 2 miliony baryłek, także o 16:30 warto zwrócić uwagę na odczyty. Z ważniejszych danych to wszystko. Przejdźmy do analizy technicznej. W pierwszej kolejności dolar jen, który od kilku dni, można powiedzieć, jest przyklejony do dolnej bandy kanału spadkowego, w obrębie którego kurs porusza się od początku roku. Uważam, że w najbliższym czasie możemy oczekiwać zwyżkowego odreagowania, którego zasięg sięga 110-15. Wypada tam seria czynników, które z pewnością sprawią problem rynkowi byka. Mowa tutaj o poziomie overbalance, czyli równości korekt, dołku z 27 marca oraz zniesieniu Fibonacci'ego 50%. Ewentualne przebicie tego poziomu pozwoli na przetestowanie górnej bandy kanału wypadającej w okolicach 112-20. Ewentualne przyspieszenie spadków i wybicie dołem z kanału pozwoli na przetestowanie zniesienia Fibonacci'ego 61,8% przy 106,84. Dalej mamy funta GBP/USD, który wczoraj wybił się z takiego trwającego kilka miesięcy klina. Warto tutaj nadmienić, że kurs wyszedł pierwszy raz ponad 200-sesyjną średnią kroczącą od Brexitu, także może być to znaką trwalszej zmiany trendu. Obecnie kurs opiera się na zniesieniu Fibonacci'ego 61,8%. Po tak dużym wzroście przydałaby się jakaś zniżkowa korekta, która może przybrać postać ruchu powrotnego do górnej bandy klina. Jednak ten spadkowy ruch należy traktować jedynie jako odreagowanie, ponieważ ten wczorajszy sygnał kupna był naprawdę silny. Wyjście ponad 1,29, czyli FIBO 61,8, pozwoli na wzrost do kolejnego FIBO, czyli 78,6, przy 1,31,60. Na sam koniec EURPLN, chociaż tutaj nie dzieje się nic ciekawego, kurs porusza się w konsolidacji i tutaj należy poczekać na jakiś większy ruch, który ustali dalszy kierunek kursu. Od góry bardzo ważnym oporem jest 4,2750, czyli zniesienie Fibonacci'ego 23,6% całego tego trendu spadkowego oraz widoczne tutaj dołki, no i średnia linia trendu spadkowego. Od dołu natomiast trzyma poziom 4,20, który jest swego rodzaju bardzo silną barierą psychologiczną. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.